Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Sporty Amatorskie. Dzisiaj ponownie jesteśmy w klubie Harem, a to dlatego, że znowu się pochwalimy sukcesami koszalińskich sportowców. Tutaj Państwo widzieli mnie, jak ćwiczyłem razem z Izą Góralską kilka czy kilkanaście tygodni temu. Natomiast teraz jesteśmy tutaj ponownie, bo Iza zdobyła medale na Mistrzostwach Europy w Kownie na Litwie. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Ze mną jest trener z klubu Harem, trener Izy, Dominik Nadolski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No proszę nam wyjaśnić, jakie to były zawody, jakiej rangi, no i jakie medale, jakich kolorów przywieźliście. To były Mistrzostwa Europy w trójboju siłowym klasycznym. Iza zajęła tam trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej juniorek do lat 23 w kategorii 52 kg. Oprócz tego zdobyła srebrny medal w przysiadzie, mały srebrny medal oraz mały brązowy medal w martwym ciągu. I oprócz tego ustanowiła jeszcze 7 rekordów Polski w przysiadzie do lat 20, do lat 23 w seniorkach, do lat 20 w martwym ciągu i 3 rekordy Polski w trójboju siłowym do lat 20, do lat 23 i w seniorach. To brzmi to naprawdę imponująco, a jeszcze bardziej imponujące jest to, że Iza ma 19 lat, a startowała z dziewczynami, które są od niej o 4 lata starsze. Tak, dokładnie, Iza ma lat 19, a w kategorii jest do lat 23, dopiero weszła świeżo do tej kategorii. Zresztą dziewczyna z pierwszego miejsca była bodajże od Izy 4 lata starsza, dziewczyna z drugiego miejsca była od Izy 3 lata starsza i, że tak powiem, niewiele brakowało do tego, żeby zrobić to pierwsze miejsce, bo różnica była tylko 10 kg i myślę, że tutaj bardziej nie tyle co brak siły u Izy, co stres wywołany dużą imprezą. Mhm. Jak przygotowywaliście się do tych zawodów? Czy ten czas przed zawodami był bardzo intensywny, czy właśnie już bardziej, że tak powiem, lajtowo? Znaczy, jeżeli chodzi o treningi siłowe, takie stricte pod zawody, pod podnoszenie ciężaru, to są treningi może nudne. Dlaczego? Bo działamy na bardzo małych zakresach powtórzeń, więc przerwy między seriami są długie, powiedzmy nawet 6, czy przed samymi zawodami miała 8-minutowe przerwy między seriami. Więc tutaj na pewno jest to ciężki trening, bo on bardzo angażuje układ nerwowy i też właśnie tak na 2 tygodnie przed zawodami Iza już była totalnie przepalona, musieliśmy tydzień przed zawodami w ogóle odpuścić treningi, żeby się troszeczkę zregenerowała. To chyba dla trenera no wielkie też wydarzenie, bo w końcu taki sukces i tutaj widać, że no to jest twoje oczko w głowie, można powiedzieć, takie trenerskie. Jak najbardziej, ale to wywołane jest czym? Tym, jakie ma Iza w ogóle podejście do treningów. Ona tym żyje, więc dla mnie to jest fajne, że moja praca jest, że tak powiem, w pełni przez mnie wykorzystywana, no i poświęca się temu. Trzeba też powiedzieć, że to takie były duże zawody oficjalne, nie jakaś tam federacja widmo, tylko rzeczywiście oficjalne przez związki państwowe organizowana impreza. No oczywiście, mamy tutaj Polski Związek Kulturystyki, Fitnessu i Trójboju Siłowego, który podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Sportu, no i te tytuły są po prostu ważne, a nie jak w federacjach krzak właśnie, których sobie gdzieś tam prywatne osoby organizują i tytułują się później mistrzami Polski, czy mistrzami Europy, czy mistrzami świata. Jakie plany przed Wami? W następnym roku pierwsze zawody, na które będziemy jechać, to są Mistrzostwa Polski do lat 23. To są eliminacje do Mistrzostw Świata, eliminacje do Arnold Classic. Kolejnymi zawodami będą Mistrzostwa Polski Seniorów 2 tygodnie bodajże później. Wszystko jest w marcu. Później Akademickie Mistrzostwa Polski w maju, w czerwcu Mistrzostwa Świata, wcześniej wspomniane, na Białorusi, w lipcu Puchar Świata Akademicki, Puchar Polski we wrześniu i znowu Mistrzostwa Europy, na szczęście dla nas w tym roku, będą organizowane w Warszawie. No właśnie, to jest bardzo odległe, często są miejsca tych zawodów. Pewnie tutaj puścimy oczko do potencjalnych sponsorów. Jak najbardziej, zapraszamy, chętnie przyjmiemy każdą pomoc, bo same w sobie przygotowania czy powiedzmy wyjazdy to na pewno są kosztowne. Już nawet nie mówię o samych kosztach, powiedzmy, przejazdu itp., bo i za racji z tego, że jest w kadrze, to już gdzieś tam Polski Związek pokrywa część tych wyjazdów, ale na przykład już mówię o sytuacjach, w których gdzieś tam musimy swoje własne pieniądze poświęcić, czy ja na przykład muszę zaniedbać innych podopiecznych, jak wyjeżdżam na 3-4 dni. No właśnie, wspomniałeś o kolejnych podopiecznych. Czy tutaj w klubie są szanse, że inni pójdą w ślady Izy? Jak najbardziej, że tak powiem, Iza bardzo dużo osób tutaj inspiruje, jeżeli chodzi o powiedzmy trójbój siłowy, więc już mam parę takich osób, które gdzieś tam się deklarują. Wiadomo, że to jest odległościowo, powiedzmy, w następnym roku może pierwsze starty lub za 2 lata, bo bez wątpienia do takich zawodów trzeba się przygotować, a ja wychodzę z założenia, że jak jechać, to po medal po prostu. Teraz robię kolana.
I z nami jest medalistka Iza Góralska. Cześć. Cześć. No, gratulacje wielkie. Jesteśmy dumni z ciebie, że dla Koszalina, dla naszego miasta przywozisz te medale. Opisz przebieg zawodów, jak to przeżywałaś, czy było dużo stresu, czy jednak podeszłaś do tego zupełnie luźno? Podeszłam do tego luźno. Najbardziej stresowałam się zbijaniem wagi. Musiałam zbić z 5 kilo i to było moje pierwsze zbijanie wagi. Na czym ono polegało? Co, musiałaś mieć jakąś specjalną dietę? Tak, ucinaliśmy kalorie, miałam ułożoną specjalnie pod to dietę, no, inne posiłki. A to dlatego, że w tej wyższej kategorii byłoby ciężej, twoim zdaniem? Tak, tam bym miała jakoś 6. czy 9. miejsce, a tutaj miałam szansę na podium. Mhm. I udało mi się powalczyć. Udało się. No to pewnie wynika z tego, że te dziewczyny w tej wyższej kategorii no, trenują o wiele dłużej niż ty, bo to są dziewczyny, które trenują już parę lat, a ty trenujesz tak naprawdę, twoja przygoda z tym sportem to kwiecień tamtego roku. Tak. Czyli to jest, no, półtora roku trenujesz, tak? Przypomnij nam, bo już rozmawialiśmy, ale może nie wszyscy oglądali ten program. Co takiego jest w tym sporcie, że tak siebie on pociąga, że te półtora roku tak się niemu poświęciłaś i przez półtora roku zrobiłaś takie postępy, że przywozisz z międzynarodowej imprezy medale. Dźwiganie ciężarów, progresowanie, no to jest właśnie takie najfajniejsze. I w przysiadzie na początku zrobiłam 65 kilo, a teraz siadłam 132,5. W wyciskaniu miałam 32,5 na sztance, a teraz 65. No i w martwym ciągu było 75, a teraz 150. Powiedz, czy jeszcze jest ten limit? Myślisz, że jeszcze te twoje wyniki mogą podskoczyć? Że jeszcze gdzieś masz jakieś, nie wiem, swoje cele, że powiedzmy w przeciągu pół roku jeszcze tyle kilogramów chcesz dołożyć? No ja chcę bardzo dużo kilogramów dołożyć. No i do tego dążę cały czas. Najbliższe imprezy jakoś się specjalnie będziesz przygotowywała pod nie i na co liczysz? No wiadomo, że zawsze na najwyższy wynik, ale myślisz, że to jest realne, że zacznie się takie seryjne przywożenie medali? No tak. Chcę pobijać następne rekordy Polski i pobijać swoje rekordy. No na pewno masz czas, bo startujesz w tej kategorii do 23 lat, a masz lat 19, czyli masz jeszcze duży zapas. To czego ci można życzyć? Życiówek. No to życzymy ci tych życiowych wyników i żebyś dalej przywoziła dla nas te medale i dla klubu Harem. No i popatrzymy trochę, jak ćwiczysz. Dzięki za rozmowę. Dziękuję. 11, 12, głębiej tylko troszkę, 13, 14, 15, ładnie, nie odrywaj więcej, 16, 17, ładnie. Dzisiaj gościliśmy w klubie Harem, rozmawialiśmy z medalistką i z jej trenerem. Naprawdę wielkie sukcesy koszalińskiego sportu, trójboju siłowego. Oczywiście wielkie gratulacje. Cieszymy się zawsze, kiedy możemy takie programy kręcić i chwalić się tym, że koszalińscy sportowcy zdobywają laury i medale na imprezach ogólnopolskich. Dziękujemy ogólnopolskich i ogólnoświatowych oczywiście. Dziękujemy za dzisiejszy program. Na koniec zapraszam jeszcze na wyniki ostatniej kolejki koszalińskiej amatorskiej ligi koszykówki, a my widzimy się za tydzień.